Woda się grzeje, to są ręczniki. Co dalej? Wiesz co, Hania, ja pójdę po sąsiadów, dobra? Nie, Marek, proszę cię! Sobie leż, zaraz ktoś przyjdzie. Ale proszę cię, nie zostawiaj mnie tutaj samej, przecież to jest za daleko. Nie zdążysz, ja wszystko wiem i ci wszystko powiem. Chodź. Ale proszę cię, ty mi tego nie rób! Marek, ja już robię, rozumiesz? Zaraz zemdleję. Cicho. Musisz mi pomóc, rozumiesz? Mhm. Musisz mi pomóc. Mnie i dziecku. Dobra, okej. Okay. Co mam robić? Nie bój się! Jakoś sobie damy radę, słyszysz? Co mam robić? Oddychaj! No proszę cię. Proszę cię, odejmij moje dziecko. Odejmij mojego synka. Taki śliczny, prawda? Ja go tak strasznie kocham. Ja go tak kocham. No zobacz. Nie bój się. Jestem przy tobie. Nie bój się. Marek, przepraszam, naprawdę nie chciałam, żeby tak wyszło. Ja wiem, że ty ciężko pracujesz, wiem, że się starasz i ja to naprawdę doceniam. Tylko jestem po prostu zmęczona i nie radzę sobie z różnymi sprawami. Bardzo mi cię brakuje. Hania, ale ja się przecież nie rozerwę. Nie mogę być jednocześnie tutaj i w Warszawie. W ogóle, co się z tobą dzieje? Ostatnio ciągle się o coś kłócisz, masz o coś do mnie pretensje. Jesteś jakaś taka płaczliwa, drażliwa. Czasem się zastanawiam, gdzie się podziała ta przebojowa, energiczna Hanka, która gotowa była zdobyć cały świat. Tej Hanki dawno już nie ma. Skoro tego nie zauważyłeś, to znaczy... No faktycznie, ostatnio nie mamy dla siebie zbyt dużo czasu. No i oboje jesteśmy przepracowani, nie? Nie chciałem ci zrobić przykrości. Przepraszam. Marek. O, dzięki. Kochana jesteś. Hania, posłuchaj. Porozmawiamy o wszystkim spokojnie, jak tylko zadzwonię.
teraz przepraszam cię, ale naprawdę muszę już jechać. Moje życie się posypało. I tak to wszystko miało wyglądać. Zresztą ty chyba coś o tym wiesz, nie? Chyba coś siedziałeś w więzieniu. I tam nie jedno masz na sumieniu, co? To przecież oboje wiemy. I ty, i ja, że jesteś niezłym draniem. Możliwe, możliwe. Będziemy tak spacerować w nieskończoność? Czy powiesz mi wreszcie, o co chodzi? Przeczytałam twoje SMS-y od Grażyny. Jaki ty jesteś inteligentny, wrażliwy, jak to znasz ją jak nikt inny. Hanka, no miłość boską, czy ty coś sugerujesz? No nie, no to jest jakaś kompletna paranoja. Grażyna się wygłupiała, żartowała sobie. Chciała, żebym jej pomógł wybrać zasłony do salonu, bo Michał był zajęty, a ty od razu... Ja nie wiem, co się z tobą dzieje? I co, pomogłeś jej? Tak, pomogłem jej. I nie widzę w tym nic złego. Natomiast w głowie mi się nie mieści, jak można grzebać w czyimś telefonie i czytać cudze SMS. Marek nie chce, żebyś się spotykał z Grażyną. Co? Nie chcę, żebyś się z nią spotykał. Powiedz jej, że ja sobie tego nie życzę. Nie życzę sobie, żebyś jeździł z nią, wybierał z nią zasłony albo cokolwiek innego. Spędzał z nią czas. Kiedy nie masz czasu dla mnie i dla własnych dzieci. I ja nie żartuję, Marek. Ja już czekałam wystarczająco długo, aż ty się otrząśniesz i zobaczysz, co się dzieje z naszym życiem. Ale widzę, że muszę po prostu sama działać. Zanim będzie za późno.